Pietrzydło! Wielkie brawa! Siemanko, Turek, siemanko! Nigdy nie spodziewałem się, że będę przy ciężkim dymie wychodził, nie? To jest lekki dym? Ja już tam sobie zakurzyłem, gościu. Spoczko, jest wszystko fajnie. Fajnie, fajnie, że możemy w końcu wystąpić. Super, bardzo się cieszę. Moi drodzy, na bank, większość z was mnie nie kojarzy. Ja nazywam się Piotr Przytuła. Żeby wam bardziej uświadomić, jak znany jestem, to te puste miejsca to nie jest obostrzenia. To nie są obostrzenia. To są moi fani. Tak jestem znany właśnie. Moi drodzy, ale bardzo się cieszę, że mogliśmy wrócić do występów. Jest świetnie, oczywiście, wiadomo, musimy wszędzie nosić maseczki. Nawet jak tutaj jechałem do was w pociągu też, maseczka obowiązkowa, oczywiście. Nigdy, ale to nigdy nie myślałem, że ja będę pragnął w pociągu PKP iść do kibla, żeby odetchnąć. Nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy, naprawdę, nie? A skąd przyjechałem? Już wam mówię. Prosto z polskiego Detroit, z Sosnowca. Jestem tutaj. Wiele się mówi o tym mieście. Wiele się mówi, wiele żartów oczywiście, ale szczerze, ani my, ani ja, ani większość ludzi z Sosnowca nie mamy z tym żadnego problemu. Oczywiście no, żarty żartami, ale mnie osobiście denerwuje jedna rzecz, jedna, że porównuje się Sosnowiec i Radom, jakoby te dwa miasta miały coś ze sobą wspólnego. Chytra baba z Radomia kontra dwóch wampirów z Sosnowca, matka Madzi i Trypso. Ludzie, my jesteśmy bezkonkurencyjni, tutaj nie ma w ogóle, nie ma bariery, nie? Żeby bardziej wam uświadomić, jak się dzieje w tym mieście, Magda Gessler przyjechała kiedyś do Sosnowca ratować pewną pizzerię. Odwaliła kawał dobrej roboty, naprawdę. Tłumnie chodziliśmy do tej pizzerii. Po jakimś czasie pizzerię zamknęli niestety. Okazało się, że właściciel hoduje marihuanę na zapleczu. Już nigdy takiego oregano nie zjem. Nigdy już. Naprawdę, nigdy. Nigdy. Wychowałem się w tym mieście, mam 32 lata. Szmat czasu tam spędziłem. Powiem wam szczerze, ja jako dziecko, no byłem debilem, nie? No kawał debila. Wyobraźcie sobie, że ja myślałem, że powiedzenie wejść gdzieś na krzywy ryj, to się wpuszcza po prostu ludzi, którzy mają krzywy ryj, wpuszcza się ich za darmo. Że życie już ich tak pokiereszowało nimi trochę, no to wpuścimy ich, nie? Ja jako dziecko kiedyś byłem z mamą w kinie i mówię do niej tak. Mamo, załatwię sobie bilet. Podchodzę do okienka. Dzień dobry. Ja bym chciał wejść na krzywy ryj. Uwierzcie mi, chłop się tak uśmiał i wpuścił mnie. To było najlepsze, wpuścił mnie. Moja mama powiedziała to mojemu staremu. Mój stary podnieta, nie? On teraz wchodzi do klubu, gdzie nigdzie go nigdy nie wpuszczali. Ta biegnie, biegnie. Na szczęście na bramce ochroniarze, którzy byli na studiach medycznych, szybko mu ten ryj naprostowali. Bardzo szybciutko. Bardzo szybciutko. Ja w ogóle z dzieciństwa też pamiętam, miałem takiego wujka Staszka. Wujek Staszek, Boże, to był mój idol. Ja przez wiele lat myślałem, że on jest kucharzem. On przychodził do nas na imprezy takie rodzinne, siadał przy stole i czasami wstawał i mówi do mnie: idę odcedzić kartofelki. Mówię, kiedy on je obrał, nie? Ja, kiedy on to zrobił? Najlepsze było, jak wracał i mówi do mnie: murzynek jeszcze był i deser zrobił jebany. Mówię... No piękno, wujek Staszek był wspaniały. Moja mama nie za bardzo wujka Staszka lubiła. A dziwiłem się, bo kiedyś z wujkiem Staszkiem byliśmy w parku i on mówi do mnie tak: papa, pa, jaka dobra jest, pa, jaka dobra jest, nie? O kurwa, pana to jaka dobra, ta jest dobra, ta jest dobra. Ja myślę, co matka ma do niego? No przecież on zna samych dobrych ludzi, nie? Co jest nie tak, nie? Nie, w ogóle tego nie mogę zrozumieć. Ale jak już jesteśmy przy tematyce mojej mamy,
Moja mama wychowywała mnie na zasadzie rad, dawała mi rady. Kiedyś, jak miałem 6 lat, pobił mnie 7-latek, nie? Nie wyprowadziłem żadnego ciosu, wszystko na gębę przyjąłem. Wszystko. Moja matka wyleciała, zobaczyła tą sytuację, wyleciała, okrzyczała go, idziemy, nie? Pyta się mnie, synku, dlaczego się nie biłeś? Przecież powiedziałaś, że nie wolno się bić. Jak ciebie biją, to wolno się bić. Uwierzcie mi, 13 lat trenowałem boks. Jeździłem po różnych zawodach, Polska i zagranica. Za każdym razem on musiał uderzyć, za każdym razem on pierwszy musiał uderzyć. Wiecie, ile walk przegrałem przez knockout? To był dramat, naprawdę. Ale muszę oddać honor mojej mamie, bo jedna jej rada uratowała mnie przed niechcianą ciążą. Jak byłem już starszy, wyprowadziłem się z rodzinnego domu. Byłem gdzieś w klubie, poznałem taką dziewczynę, Sylwię. Jeśli jest to jakaś Sylwia, to nie znamy się. Poznałem tą Sylwię, wszystko fajnie, tańczymy, pijemy drink, jest po prostu świetnie. No i wylądowaliśmy u mnie, nie? Już jest naprawdę super, już zaraz coś będzie. I ona do mnie mówi tak, masz prezerwatywy? A ja mówię do niej, czekaj, sprawdzę. Jezus, jaki ty jesteś kochany, to ty nie zaprowadziłeś mnie tutaj, żeby wyruchać. Tak, tak, nie, kompletnie nie o to mi chodziło. Kompletnie. Chodzę po całym mieszkaniu, szukam. Gram u siebie i nie jestem przygotowany. I w tym momencie przypomniała mi się rada mojej mamy. Synku, pamiętaj, zawsze się zabezpieczaj. Zawsze. Ale jakby nie daj Boże, nie będziesz miał prezerwatyw. A ja wiem, że facet nigdy sobie nie odpuści. Miej chociaż zamiennik, proszę cię. No i ja wracam do Sylwii, mówię do niej tak, słuchaj Sylwia, no jest przypał. Nie mam prezerwatyw, ale spokojnie, kawałek skórki z pasztetowej mi został. Co ty na to? Ale naprawdę, uwierzcie mi na słowo. Wstała i wyszła, nie? Wstała i wyszła, naprawdę. Ale ja nigdy nie byłem królem podrywu. No bądźmy szczerzy, nie byłem królem podrywu, ale panowie, bądźmy szczerzy między sobą. Żaden z nas nie jest królem podrywu. Jak jesteśmy młodzi, no to co nam potrzeba? Wódeczka, dopalacz, tak na taką odwagę, żeby zagadać, nie? No i dobrze, napijesz się, opijesz się całkowicie. No i co? Podchodzisz do takiej kobiety i mówisz do niej. Widzisz te gwiazdy? Przy tobie to chuj. I najgorsze w tym jest to, że pijemy dalej. My nie kończymy na tych kilku drinkach. Walisz tą wódę do oporu. Plączesz się. Bełkoczesz. Ten sam tekst już brzmi tylko coraz gorzej. Widzisz te gwiazdy? To taki chuj jak ty. To jest dramat, naprawdę. Chociaż... Szczerze powiem wam, najgorszym miejscem na podryw dla mnie jest siłownia. Takie duże koksy podbijają do tych biednych dziewczyn, które przyszły sobie tylko poćwiczyć. Typu, siema mała, co tutaj robisz? No co ona gościu może robić na siłowni? Czeka na księcia na białym koniu, niestety przyszedł sam koń. Nie? Albo ten typ taki jolero, nie? Wiecie, gościu wymuskany do oporu podchodzi. Ej, mała, ja zarabiam 20 tysięcy miesięcznie. Gościu pół siłowni widział, jak się wytargałeś z tego sejczęto w gazie. Nie okłamuj jej na samym początku chociaż, dobra? Na samym początku jej nie okłamuj. A bo ja też nie do końca, znaczy, rozumiem, co niektórzy kolesie biorą, jakie specyfiki, nie? Żeby, wiecie, być większy. I oni mają potem pryszcze na całym ciele. Na całym ciele, nie? Podchodzi taki gość i mówi, ej, mała, chcesz zobaczyć, jak wyciskam? Drogie panie, wy się śmiejecie, ale wcale nie jesteście lepsze. Wcale nie jesteście lepsze. Była taka sytuacja w Katowicach kiedyś. Wychodzę z klubu, już chciałem zamówić sobie taksówkę. Nagle słyszę coś, co większość z nas facetów chciałaby usłyszeć. Laski się napierdalają!
Ja mówię, o tak, to jest mój gratis na zakończenie, na zakończenie wieczoru. To jest takie KSW dla ubogich. Niby chcesz obejrzeć Freak Fight, no ale nie chcesz płacić za pay-per-view, prawda? No i laseczki, przygotowanie, nie? Szpileczka. Rzęski. Teraz cię jadę, suko, dojadę cię. Ludzie się rozstąpili, zrobili ring. Kolesie zaczęli podpowiadać niczym trenerzy Pokémon, nie? Grażyna, cios dipsiorami! Marzena, zedrzyj te kłaki z tego łba! Najlepsze jest to, że tak poznaję swoją byłą. Nikt się po nią nie zgłosił, jak leżała, więc sobie zabrałem, nie? Ale jak już mówiłem, to była moja była. Jak już możecie zobaczyć na palcu, mam żonę, od 5 lat jesteśmy razem. Ja nie umiem się nauczyć jednej rzeczy. Nie testuj żartów na swojej żonie. To nie ma sensu. Ja teraz mam 32 lata, ale gdy miałem 30, zrobiłem sobie rachunek sumienia. Naprawdę, zrobiłem rachunek sumienia. Wypisałem plusy i minusy, co osiągnąłem w życiu, czego nie. I na górze wpisuję plusy. I nagle moja żona, nie? Kampi? Ale w plusach to chyba wpiszę żonę, nie? Chyba w plus size. Ale spokojnie, spokojnie. Moja żona się nie obraziła. Moja żona się zemściła. Wigilia. Cała rodzina, moja, jej. Wszyscy. Jemy kolację. Ona wstaje i tak. A co? Wszyscy zjedli? No to co, może pokolędujemy? Puszczę ulubioną kolędę mojego męża. Oj, malutki, malutki, malutki. Jak powiedziałem, jesteśmy 5 lat razem. Teraz z powodu tej pandemii musieliśmy spędzić troszeczkę więcej czasu w domu. Ja ją poznałem trochę lepiej. Ja się nie spodziewałem, że aż tak. Wiecie, no jest nuda, no co mamy robić? Na przykład filmy oglądamy. I ona do mnie mówi, słuchaj, dzisiaj będzie film akcji. Ja na początku myślałem, że to będzie taki film, gdzie ta akcja będzie między nami, nie? Nie, nie, nie. Że będziemy oglądać. I ona nagle do mnie mówi, teraz dzisiaj obejrzymy Bollywood. Ja mówię, świetna akcja. Scena z filmu. Zabiłeś mi brata. Zgwałciłeś mi siostrę. I oszukałeś mojego ciotecznego kuzyna na $5. Nie zostaje mi nic innego niż tylko zatańczyć, kurwa, i tańczą w Bollywoodzie, nie? Gosiu kankana odwalam. Mówię, co to jest za akcja, nie? Skończył się film. Ona do mnie mówi, fajny, nie? Taki realistyczny. Ja mówię do niej, prędzej uwierzę, że Sylvester Stallone jedną bronią zabił 1500 osób, niż w to, że jeden Hindus zabił drugiego, bo szybciej od niego zatańczył makarenę. Tak właśnie poznaje się żonę, nie? Ale najlepsze jest w tym też to, że zaczęła się lekka presja od mojej teściowej. Presja dotycząca dzieci. Ja jeszcze nie jestem trochę gotowy. Ja mam dopiero 32 lata, spokojnie, poczekajmy z 12, nie? Z 15. Ja sam jestem jak dziecko, no. Dajcie spokój. I najgorsze jest to, że teściowa cały czas pyta. Kiedy dzieci? Już mi tak wkręciła, że jak przychodzi co do czego, już się zabieram za żonę i słyszę w głowie teściową. Kiedy? Ja jej odmawiam, mówię nie. Nie, Kasia, nie mam ochoty. Ona taka smutna. Ale że co, że robię coś źle? Że coś jest nie tak? No co mam jej powiedzieć? Że twoja matka chodzi mi po głowie? No nie mogę tak zrobić, nie? Kompletnie mi się nie śpieszy. Najlepsze jest to, że teraz obserwuję, jak inni ludzie wychowują swoje dzieci. W tym kraju to jest naprawdę świetne. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach odrzucono kilkadziesiąt imion, które ludzie chcieli dać swoim dzieciom. Rambo, Nutelka, Joint, Pipa. Co ci ludzie mają w głowie? Gdyby moi rodzice wpadli na tak poroniony pomysł, to gwarantuję wam, że sam bym się wczołgał do okna życia. Nie ma opcji, żebym się zgodził. W ogóle jakby to miało wyglądać? Nie rozumiem tego. Co, poznaje się Rambo i Nutelka?
spotykają się, zakochują się w sobie, jest między nimi już chemia, jest wszystko fajnie i biorą ślub. No jak? I co ksiądz ma do nich powiedzieć? Czy ty, Rambo, bierzesz sobie tą oto nutelkę za żonę i ślubujesz jej miłość, wierność i że słoik będzie wylizany zawsze do końca? No nie. Najlepsze jest to, że przyjęli imię Wiedźmin. Nikt nawet nie sprawdzi, że to jest nazwa profesji. Gościu ma na imię Geralt. Jak tak dalej będziemy podchodzić do tego tematu, to następnymi imionami będzie Żabka, Biedronka, dla chłopców Lidl, Aldi. Ja to bym chciała takie bardziej francuskie. Leclerc. Nie. Trudniejsze. Leroy Merlin. Nie możemy tak robić, po prostu nie możemy. Mnie najbardziej rozwaliła historia takiej pani, która dała swojemu dziecku na imię Geronimo Martins. I ona uznała, że jej syn zostanie kiedyś prezesem Biedronki. A co będzie, jeśli on zawiedzie własną mamę? Całkowicie on zawiedzie i zostanie prezydentem Polski. I będzie mieć prezydenta, który się nazywa Geronimo Martins. I będzie nas sponsorować Biedronka. Może tak być. Wszystko się może zdarzyć. Do każdego dziecka będą dodawali świeżaka. Tak będzie. Jedyną gazetą, słuszną gazetą, będzie Gazetka Biedronki. Co cię interesuje jakiś konflikt w Afganistanie, jak kiełki z rzodkiewki masz w promocji? Ciesz się. Dziecko się urodziło? Wózek sklepowy od razu gratis, proszę bardzo. To będzie piękne, naprawdę. Nie, naprawdę, kompletnie mi się do dzieci nie śpieszy. Nie śpieszy mi się tak bardzo. Moje już troszeczkę tak. Ona już ma takie zalążki, takie... Ja tak, no może jakieś dzieci, co? Ja mówię tak, dobra. Ja jej wkręciłem coś takiego. Słuchaj, skoro głupie jedzenie trafia do żołądka, nie? A mądre syropki według reklam trafiają do płuc, nie? To jak będziesz połykać, to przecież nasze małe, nienarodzone bąbelki są tak inteligentne, że trafią do celu. Łykła to. Najlepsze jest w tym to, że trwa to już rok, nie? A ja dalej się zastanawiam, jak długo ona będzie to ciągnąć. Dzięki wielkie, Turek!